Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, aby się dać ochrzcić przez Niego. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 13 werset. Jan Chrzciciel był poprzednikiem Mesjasza, Zbawiciela i Władcy Izraela. Przyjście Chrystusa Jezusa Pana było zapowiedziane w wielu miejscach Starego Testamentu i wszystko wskazywało na to, że niebawem się to stanie. Nie tylko Jan Chrzciciel, ale i cały naród izraelski czekał na Pana Jezusa Chrystusa ze zniecierpliwieniem, o czym czytać możemy w Ewangelii Łukasza, 2 rozdział 25 do 38 wersetu oraz 3 rozdział, werset 15. W jaki sposób przyjdzie Mesjasz? Po czym go rozpoznać? Czy nie wywiera na nas wrażenia to, że Jezus Chrystus Pan nie narodził się w pałacu, ani to, że początek Jego służby nie był poprzedzony szczególnymi znakami? Jan Chrzciciel zanurzał w Jordanie wszystkich, którzy poszli za Jego nawoływaniem do pokuty, aby na nowo oddać się Bogu w oczekiwaniu na Mesjasza. Pewnego dnia sam Syn Boży przyszedł nad rzekę. Zewnętrznie nie różnił się od otaczających Go ludzi. Pan Jezus Chrystus nie stanął obok Jana, wołając: ja jestem tym, na którego wy czekacie. Nie. Pan Jezus Chrystus stanął obok tych, którzy wyznawali swoje grzechy i zostawali zanurzeni przez Jana Chrzciciela. Czy naprawdę Pan Jezus Chrystus chciał zostać ochrzczonym przez Jana? Do tego Jan Chrzciciel nie chciał dopuścić, ponieważ wiedział, że Chrystus Jezus Pan nie popełnił żadnego grzechu, by móc Go teraz wyznać. Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość, wyjaśnił mu Pan Jezus Chrystus. Nie jest to zachowanie, którego można by się spodziewać po starożytnych władcach. Zachowanie to nie przejawia cienia despotyczności, ale prawdziwą pokorę. Tutaj nie było miejsca na samowolne działanie, a jedynie na wolę Bożą. Nie było też miejsca na objawienie własnej chwały, która miałaby wyróżnić władcę spośród ludu. Tu przejawia się prawdziwa społeczność między Synem Bożym a tymi, którzy są bogobojni. I gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Świętego, Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 16 i 17 werset. Pan Jezus Chrystus, zapowiedziany przez Boga Zbawiciel i Władca swojego narodu, przyszedł nad Jordan, aby dać się zanurzyć przez Jana Chrzciciela. Zewnętrznie Syn Boży niczym nie różnił się od otaczających Go ludzi, którzy również dawali się ochrzcić. Jan Chrzciciel rozpoznał Go, kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł do Niego się ochrzcić. Jan Chrzciciel początkowo wzbraniał się przed uczynieniem tego, jednak Jezus wyjaśnił mu, że jest to konieczne, ponieważ taka jest sprawiedliwa wola Boża. W ten sposób Chrystus w pokorze postawił się po stronie tych, którzy wyznają swoje grzechy, rozpoczynając nowe życie z Bogiem. A jednak Syn Boży nie był postawiony na tym samym poziomie, co grzeszni ludzie. Pod tym względem nie powinny pojawić się żadne wątpliwości. Właśnie dlatego otworzyło się nad nim niebo i Boży głos zniweczył każdą błędną interpretację tego wydarzenia. Nie. W Jezusie Chrystusie Panu nie było żadnego grzechu, żadnej skazy. Pan Jezus Chrystus był tym jedynym, który podczas swojego chrztu nie musiał wyznawać ani jednego grzechu. Pan Jezus Chrystus jest, był i będzie Synem Bożym, który we wszystkim znajdował aprobatę ze strony Ojca. Bóg podarował mu, Panu Jezusowi Chrystusowi, takie świadectwo i Duch Święty zstąpił z nieba na Niego, widoczny dla wszystkich. Od tej pory Pan Jezus Chrystus mógł rozpocząć swoją publiczną służbę. Jednocześnie zostało potwierdzone, że to właśnie On był tym zapowiedzianym Mesjaszem.
o czym komunikuje nam m.in. Izajasza, rozdział 11, werset 2. Od tego momentu Pan Jezus Chrystus chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim.